Podróż nad Honsiu zaczyna się w Tokio, mieście fascynującym i skomplikowanym. Lecimy nad mostem tęczowym i docieramy do stolicy Japonii, metropolii, która nie przestaje rosnąć. Tokio nie zna ograniczeń. Niegdyś nazywało się Edo. Obecnie jest jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie. Mieszka w nim ponad 13 milionów ludzi. Stolica wschodu, położona na największej w kraju równinie nadbrzeżnej, rozwinęła się dzięki handlowi. Z czasem stała się ważną figurą na politycznej szachownicy Japonii. W roku 1923 miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi. Podczas II wojny światowej zrujnowały je naloty, ale Tokio zawsze się podnosi. Dzieci z powojennego wyżu demograficznego sprawiły, że liczba ludności powiększyła się siedmiokrotnie w ciągu 70 lat. Błyskawiczny rozwój zapewniał pracę dla każdego. W XX wieku Tokio stało się jednym z najwspanialszych miast Azji. Dzieli się na 23 dystrykty. Shibuya należy do najsłynniejszych. W tej dzielnicy mody zbiegają się ścieżki różnych kultur. W godzinach szczytu pod wielkimi ekranami na wieżowcach przechodzą tysiące ludzi. Ich przepływ regulują światła i rozkład jazdy pociągów na dworcu Shibuya. W nocy Tokio jest galaktyką wielobarwnych drapaczy chmur. Żyje w rytmie barów z karaoke i centrów handlowych. Mimo niemal nieludzkich rozmiarów, dzielnic i wielomilionowej populacji, Tokio jest jednym z najbezpieczniejszych miast. Jego macki zagarnęły sąsiednie miejscowości. W ten sposób powstało największe megalopolis na świecie. O świcie budzi się centrum aglomeracji, centrum finansowe Japonii. Infrastruktura przemysłowa skoncentrowana jest nad Zatoką Tokijską. Z roku na rok zagarnia coraz większy kawałek morza. Przez środek Zatoki wiedzie Tokyo One Aqua Line, droga łącząca miasta Kawasaki i Kisarazu. Podmorski tunel ma długość 9,5 kilometra. W Tokio w godzinach pracy liczy się każda minuta. Symbol odbudowy Japonii po II wojnie światowej, Tokio Tower w dzielnicy Minato, zbudowano w roku 1958. Czerwono-biała wieża telewizyjno-radiowa wzorowana na wieży Eiffla jest symbolem stolicy. Stadion Tokio Dome jest świątynią baseballu. Amerykanie sprowadzili tu tę grę pod koniec XIX wieku. To najpopularniejszy sport w Japonii. Największe megalopolis na świecie jest zawiłym tworem składającym się z biurowców, 280 stacji metra i licznych parków. Funkcjonuje dzięki kolei aglomeracyjnej
przewożącej miliony pasażerów na dobę.